Jeszcze 20 lat temu o istnieniu tego miejsca wiedziały tylko najważniejsze osoby w państwie. Jeszcze 6 lat temu było one połączone specjalną linią telefoniczną z centralą wojskową w Warszawie. Mieszkańcy Łomianek do dziś nie wiedzą, jakie było przeznaczenie obiektu JW-233. I zrobili to jakieś bunkry schronione, ja nie wiem, czy tam to miejsce na wyrzutni, ja nie wiem, co tam było. Dziś wiadomo jedynie, co wojsko tu zostawiło. To ogromny podziemny bunkier połączony systemem korytarzy z dwoma budynkami. W jednym z nich był magazyn, w drugim stacjonowali żołnierze. Centrum dowodzenia obroną przeciwrakietową Warszawy. Kazimierz Medyński bada historię tego kompleksu od lat. Uważa, że obiekt był przygotowany nie tylko do obrony, ale też do ataku. To były przygotowane stanowiska pod ruchome wyrzutnie. Dziś jednak jedyne, co zostało, to podziemny system korytarzy, w którym władze miały schronić się na wypadek wojny atomowej. Przygotowane łazienki i polową kuchnię. Zasilanie miał zapewnić dieslowski silnik. Na szczęście do wojny nigdy nie doszło i w latach 90. obiekt został przekazany leśnikom. Jeszcze 6 lat temu tego obiektu pilnowała firma ochroniarska, a teraz nie pilnuje go nikt i niszczeje, ale nie powinniśmy się martwić o członków naszego rządu. W latach 90. wybudowano nowy, podobny kompleks. Jego lokalizacja jest jednak objęta tajemnicą. Tomasz Czukiewski, TVN Warszawa.